Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem opowiem wam o Pawle Madzia. Jeśli spodobał wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie napisać na dole w komentarzu, kto ma być w następnym odcinku. A teraz bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy. Wpadł w jakiś trans, powiem ci, na ciężkie czasy. Paweł Madzia jest uczeń szkoły podstawowej nr 18 w Nowym Sączu. 11-latek uczy się śpiewu pod okiem Izabeli Mytnik oraz podczas zajęć wokalnych z Ireną Kurowską w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. Do tego uczy się także w Państwowej Szkole Muzycznej w Nowym Sączu w klasie fortepianu. W programie okazało się, że lubi sklejać samoloty, ale to jednak muzyka jest na pierwszym miejscu. Jak mówił, że chciałby zostać w przyszłości znanym kompozytorem. W lutym 2016 roku zdobył pierwsze miejsce na 16. Ogólnopolskim Festiwalu Dzieci i Młodzieży. Tęczowe piosenki Jana Wojdaka. Tego samego roku został najmłodszym finalistą 9. Nowochódzkiego konkursu kolęd i pastorałek. Dunajce i od kamienicy, my sądeccy z wami kolę... W 2018 roku wziął udział w konkursie Skowroneczek z piosenką Na Morza Dnie. Szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W listopadzie 2019 roku zdobył pierwsze miejsce na 20. Festiwalu Piosenki Jana Wojdaka. Zaśpiewał piosenkę Przyjaciel. Również w 2019 roku wystąpił na międzynarodowym festiwalu pieśni religijnej i patriotycznej. Przychodzisz do nas już przez wieki. Swoją przygodę w The Voice Kids rozpoczął od wykonania utworu Chwytaj Dzień. Tak by znaleźć swój rytm, chwytaj dzień. Jego trenerką została Cleo. W tym odcinku to już wszystko. Jeśli spodobał ci się ten film, pamiętaj, aby zostawić ślad po sobie w postaci łapki w górę, komentarza i suba z dzwoneczkiem. Cześć!